Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. No i dalej kontynuujemy tutaj kwestię prac, aczkolwiek tutaj została wytyczona kolejna trasa bariery, palisady, więc ona jak na razie będzie leciała tutaj tak jak widać. Natomiast dalej polecimy sobie w tamtym kierunku, tylko tak jak już uprzedzałem, muszę sprawdzić, czy przypadkiem tam wilków gdzieś nie ma w okolicach. Bo raczej nie chciałbym tutaj mieć z nimi styczności, jeżeli chodzi o teren wewnętrzny osady. Ale to się okaże oczywiście. Co dzisiaj? No dzisiaj będziemy musieli ogarnąć temat chałupin. Bo chałupinki będą potrzebne. Co my tutaj możemy ogarnąć? Tutaj mamy taką górkę. Ja bym może zostawił ten teren jakby niezabudowany, ale w sumie tutaj chodźmy sobie w tamtą stronę na razie. Ja tylko tutaj się uzbroję, bo nie wiem, co mnie tam spotka. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak tutaj wygląda ukształtowanie terenu, ponieważ może by tu drogę jakąś pociągnąć? W sumie można byłoby, tylko... Aha, tylko to w ten sposób wygląda, tak? No, ciekawe. No dobra, czyli tutaj z drogą mogą być kłopociki. Zobaczmy dalej. No chyba tutaj to zostawimy już teren leśny, ewentualnie jakąś chatkę drwala czy myśliweczka bardzo świarnego, to będzie można tutaj postawić. Coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowania, to chyba skoncentrujemy się na tamtym terenie. Więc no dobra. Kuszę można schować. Chodźmy sobie do magazynu po kłody. Ponieważ będziemy teraz potrzebowali kłód i spróbujemy jakoś to ustawić. Co mnie tutaj obciąża? Czym ja jestem? A, kłody. A, mam kłody. Dobra. To wezmę tych kłód dodatkowo 14, tak żeby było 20. Jak stoimy z drewnem opałowym? Jeszcze drewno opałowe jest. Gnój będę musiał przerobić, ale to mnóstwo czasu mi zajmie. Kłoda. 114. Kurde, co? Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja z siekierami. Bo być może jest problem z siekierkami i dlatego nie mam jakiegoś zwiększonego tutaj. A nie, no mają siekiery, to o co tu chodzi, kuźwa? Wiecie co, czekajcie, wejdźmy sobie może w zarządzanie. Wydobycie, chata wydobywcza, drewutnia. O! A to ciekawe. Tutaj nie ma ludzi, tutaj nie ma ludzi. To jakżeż to tak? Po co ja te drewutnie budowałem? Kurde, gdzie to... A, ta drewutnia jest tu. A, dobra, to ja już wiem po co. A ta? Aha, ta jest tu. To też wiem po co. Okej. Okay. Oj, ale podatek mnie tutaj czeka. Kurde, prawie 4000. No, może przekroczyć. Ciekawa sprawa. No dobrze, no ale trzeba będzie tam ogarniać temat. Jak na razie... A, i tutaj mamy... A, no bo tam jest taki teren przygotowany już pod kopalnię. No dobrze, jak na razie to bazujemy tylko na jednej drewutni? Na dwóch drewutniach. Obie są tutaj. No nic, trudno. Jak się nie ma co się lubi, no trzeba trochę przeoszczędzić. Jeżeli chodzi o rozmach naszych tutaj inwestycji, to teraz tak, postawmy sobie dom, prosty dom. A, to taki będzie. No w sumie nie ma się czemu dziwić. To wiecie co, to może skoro oni w ten sposób nam tutaj proponują, to może zrobimy to w taki oto sposób. O, coś takiego. Na palach. Czy to nie będzie źle wyglądało? A tu jakby chcieć? No to samo, bo ten teren jest tak kuźwa równy, że ja pierdzielę. No nic, dobrze, to może z innej beczki ugryziemy ten temat.
Może gdzieś tutaj, po drugiej stronie, jakoś równiej będzie. Domy. Prosty dom. O, tu coś już lepiej trochę. A jakby to w ten sposób jeszcze ogarnąć. No to może, mogłoby to tak być. Tutaj jeszcze jakieś, tutaj się zrobi jakieś obejście, coś takiego. Niech będzie. Niech już to stoi. Dobra, to byłby jeden domek. Ogarniemy sobie od razu to tak, żeby było dobrze. Modyfikuj. Pyk. I teraz tak, no tutaj okno jak najbardziej mogłoby być. Tutaj oczywiście drzwi niech będą. Tutaj. Tutaj jeszcze jedno okno, a niech mają. Dach. Dalej. I tu można byłoby to zrobić może na tej zasadzie. Tutaj tak samo, natomiast tutaj dałbym okno. I tu bym okna już nie dawał. O, tutaj same ściany. Oczywiście dachy do przerobienia. Pytanie tylko, czy ja dechy mam. Kamienna ściana, tak, tu jest dobrze. Tutaj też kamienna ściana. No i oczywiście kamienne ściany również. Tu. Trzy okna im wystarczą. I pyk. No i dobra, i mamy to. No to teraz ciupiemy wszystkie kłody tam, gdzie potrzeba. Dobra. Może mi zabraknąć kłód. No i tak też będzie. Aj, kurczę. No dobra, idziemy jeszcze po kłody, słuchajcie. Jak na razie to tu, kurde, tylko i wyłącznie budowanie. Nic się więcej nie dzieje, tylko budowanie. No ale co poradzić? No, rozwijamy się, no to teraz budowanie. No, tak jak mówiłem, pracy jest tu co niemiara. No, ktoś napisał, że skoro pracy co niemiara i tak dużo tego będzie, to może częściej odcinki. No to macie, no tylko widzicie, jak to wygląda. Że tutaj głównie to się buduje i rozbudowuje wiochę. Natomiast nie każdego może to jakby interesować. Jeszcze tutaj. No. Pyk, dobra, i teraz tak, kłody w dach. I tam kłody trzeba będzie. Kurde, znowu mi braknie? No znowu mi braknie kłód, bo to jeszcze tam od wewnątrz trzeba chyba trzy kłody machnąć, nie? A no właśnie. No dobrze. Mówi się, trudno, żyje się dalej. To jeszcze będę potrzebował trzech kłód. Dobra, trzy kłody. Mogłem wziąć wcześniej, no ale kto pomyślał, nie? Dobra, zdziełamy. Cztery kłody, a to jeszcze dechy trzeba będzie, ale to zanim to nastąpi, to jeszcze kamień. To zrobimy tak, że tutaj będzie cięcie w takim wypadeczku. I skoro tak, to zobaczymy się za chwilę. Ja już tu ten kamień sobie ogarnę, tak żeby się za bardzo nie przeciążać. Zobaczymy się już po wybudowaniu chaty. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z budownictwem, no to mamy tutaj trochę rzeczy ogarniętych. Tam postawiłem w rezultacie dwa domy. Natomiast troszeczkę też porobiłem rzeczy związanych tutaj z, między innymi z zarabianiem, ale też przetworzyłem trochę gnoju na nawóz. Będę musiał popracować nad tym trochę bardziej ze względu na fakt, że wiosna już za pasem, trzeba będzie tutaj dokonać siewów i tak dalej. Natomiast nawozu brak, więc trzeba będzie to ogarnąć. Co teraz zrobimy, słuchajcie? Wydaje mi się, że możemy na spokojnie pojechać do Denicy, słuchajcie, ogarnąć trochę rzeczy do sprzedaży. Mam worki, mam drewniane fiolki też, które zawalają mi jedynie miejsce. Natomiast na jesieni nie zarobiłem nic. No to teraz sobie to ogarniemy. Zresztą chyba już dawno tutaj na odcinkach niczego nie sprzedawaliśmy, więc możemy.
Tutaj mamy magazyn pod Denicą, więc na spokojnie możemy to sobie śmiało ogarnąć. I teraz tak, zacznijmy może od worów. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja, bo ja muszę trochę worków zostawić moim pracownikom. Ja nie mogę tak się pozbyć wszystkich. No i gdzie te wory są? Skóra? Minąłem te worki? Pewnie je minąłem. A kurde, to ja i moja ślepota ruska. I dobrze. O, jest prosty worek. Dobrze, to ja proponuję, żeby może ogarnąć temat 300 worów. Albo może... No dobra, niech będzie te 300 worków. Zobaczymy, co nam z tego tutaj przyjdzie. 45 kilo. I zobaczmy w takim razie jeszcze te... drewniane fiolki. No bo to jakby, no 61 kilo za półtorej monety. No dobra, niech będzie też 300 wezmę. No, 300? Tak, jest. O, i jeszcze będę mógł się na kuniu poruszać, nawet nie tyle na kuniu, bo z buta też, ale dosyć obciążony będę przy tym. No to sprawdźmy, jak tam towarzystwo tutaj, czy śpiochy jeszcze śpią. No wydaje mi się, że jeszcze śpią skubańcy, aczkolwiek nie wszyscy. Z tego co widzę, to nie wszyscy. No dobra. Kim ty jesteś, panie? Dagobert, no to od razu, Dagobercik, pokaż mi swoje towary. Ło, ty panie, ile Dagobert ma tutaj, kurde, towaru. Zobaczmy, czy ma, powiedzmy, żarcie dla zwierząt. Nie, bo my już kupiliśmy od niego żarcie dla zwierząt w tym sezonie, więc już nie będzie miał. No dobrze, ale wory można mu opylić, on ma ponad 3600, w związku z tym stać ciula na to, żeby od nas kupić 145 worków. Zostało 12 monet, więc jeszcze go dosuszymy drewnianymi fioleczkami. Pyk. I to ja rozumiem. No. Dobra, dalej. No ale jak on 145 worków kupił, kuźwa, to powiem szczerze, mnie to tak za bardzo nie wystarczy. Tutaj dziewczyneczka sobie gdzieś tam lezie. Jest jakaś nowa chatka, czy... O, coś mi się zlogowało. Oj, nie, no mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci z gry. Niestety jednak wywaliło mnie z gry, bo musiałem, kurczę, brać i od nowa tam ogarniać temat. No, ci jeszcze smacznie tutaj chrapią. No i nie jest zainteresowany rozmową ze mną. No i muszę teraz czekać, kurde, aż wstaną łaskawie. Nie wiem, ile im to zajmie tak na dobrą sprawę. No mam nadzieję, że nie zbyt długo, bo no ileż tu można, kurczę, czekać, no. Andrzej, budź się. Okazało się, że jako pierwsza wstała Kinga. Także pokaż mi swoje towary. No, Kinga to tak, kurde, ma tutaj troszeczkę mniej pieniędzy. Ja nie wiem, czy Dagobert będzie miał też ponad te 3600 tych monet, tak jak poprzednio. No, ale Kini zostało jeszcze troszeczkę tutaj, słuchajcie, tych pieniędzy. To jej jeszcze, o, w ten sposób zrobimy. Jedną monetkę jej zostawię. Bywaj. No, Dagobercik, no, gdzie ty się wybierasz? O, machaj siwo, dobrze. To najpierw zaczniemy od worów, oczywiście. Pyk, 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 145 plus i jeszcze dopchniemy mu oczywiście drewniane fioleczki. Pyk, pyk, pyk. W końcu się tych fiolek pozbędę. Bywaj. No i tu jeszcze Matyldziu. Matyldzia ma ponad 2 koła. Bardzo mnie to cieszy. To mam nadzieję, że już wszystko tutaj opędzluje Matyldzi. Proszę bardzo. I jeszcze 6 monetek jej zostało, to mogę dopchnąć oczywiście drewnianymi fioleczkami. O, Matyldzia też jest wysuszona. O cholera. Myślałem, że mnie przyblokowali. Dobra, i teraz tak, ja od razu zapisuję rozgrywkę, bo kurde, znowu będę musiał zapierdzielać od nowa. Także towarzystwo zostało tutaj ogarnięte. No, to dobrze. Można jechać. Przestaniesz, kuźwa, drzeć tę papę. Na każdym odcinku robisz mi wiochę przed widzami, a potem masz pretensje. Na zdrowie, ktoś tam kichnął.
jedziemy do Gostowi. Ale nie, zaraz, moment. Zanim to nastąpi, słuchajcie, to można byłoby kogoś może dokoptować tutaj do naszej wioski. No bo przecież zapomniałem, że my teraz mamy trochę tutaj domów i trochę mamy miejsc pracy, więc zobaczmy. Może tu ktoś by się nadawał. Do czego? Do zbierania. Ale tutaj, kurde, Kanimir i te... A panienka? To panienka tutaj... No panie, no nie wytrzymię z tym koniem, kuźwa. Dobra, to tego weźmiemy wielebora. Ile ty tam masz wiosen? 30. To poczekaj chwilę na swoją kolejkę, bo może tam do tej 21-latki byśmy kogoś dokoptowali. 24. No myślę, że ten by mógł być. Ale to jeszcze... Ja jeszcze sprawdzę twoje umiejętności. Ten to by mógł czym innym się zajmować, ale dobrze, niech on się zajmuje wydobyciem również. No możesz mi helpnąć. O. Dobra. Oj, ktoś pamięta jak... A, Kanimir, dobra. Ile my tam osób mamy? 27 osób w sumie będzie. To teraz tak, dokoptujemy go tutaj do tej dziewoi, chociaż z drugiej strony tak... Ona zaraz zajdzie w ciążę, znając życie. A tych prostych domów to tu mam... O. A to ciekawe. To był ten, słuchajcie, tutaj. Ale tu jeszcze jakiś mam. Ktoś tam... A, to chyba koniem się opiekują. Albo i... No nie wiem. No, ale to do tego. Tutaj prosty dom. Pyk. Ludzie. Dwoje. I wolne miejsce przypisz. Chatka wydobywcza. I teraz tak, która to będzie chata? Ta? Czy? Nie, no to będzie ta. Oj, ja się chyba pomyliłem. Ja się chyba pomyliłem z przydziałem tych... No, a może i nie. Nie, to będzie ta chatka wydobywcza. A tutaj, tak się zastanawiam, chatka wydobywcza? No dobra, przypiszemy tu. Niech i tak będzie. Rudolfina, tak, to do Rudolfiny właśnie. A, to ona, to nie jest 21-latka, ona była 26-latką. No dobra, no to będzie miała 24-latkę. No w sumie bardziej ten 30-latek by do niej pasował, no ale już tam masz, kurde. Będziesz miał starszą od siebie, nie marudź. Starsze, bardziej doświadczone, przynajmniej będziesz miał z nią o czym porozmawiać. Także ciesz się, chłopie, że ci taki przydział tutaj dałem. No i oczywiście zobaczmy w takim wypadeczku chatka wydobywcza. Plik, plik, plik. To by była chyba ta. Nie, a to nie. Co z tych, z tymi chatami wydobywczymi? Kuźwa. O, to jest ta. Dobra. Tak, Rudolfina, okej. Okay. I wy tu ciśniecie wapień na maksiorka, na maksiorka. Dobra, i to by było... To by było w pożądalu. Trochę więcej tego wapienia teraz będę potrzebował. Natomiast my przejedziemy się w obecnej chwili do Gostowi. Ja tam widziałem, że tam jest trochę wykrzykników, ale to się tym zajmę później. Na razie robimy jedną rzecz, nie będziemy robili pierdyliona, bo nie zrobimy nic. Do Gostowi pojedziemy. Tam sprzedamy resztę fiolek. Aczkolwiek wiecie co? Czekajcie. Wydaje mi się nie. Wrócimy jednak do wiochy. Bo wypadałoby zająć się jakąś tam produkcją czegokolwiek, co by nam jeszcze umożliwiło ogarnianie kwestii związanej z zarokami. Trochę patyków powinniśmy mieć, trochę kamienia, no nie no, kamienia to mamy mnóstwo, tak na dobrą sprawę, czekajcie, bo to teraz trzeba drogą jechać. Kamienia mamy mnóstwo, w związku z powyższym możemy ogarnąć temat, słuchajcie, jakichś tam narzędzi, które by można było też opitolić. Ta brama zaczyna mnie denerwować, bo taki krzywulec jest. Będę musiał to jedno skrzydło poprawić. Ale to kiedyś. Na razie nie będę sobie tym głowy zawracał, bo nie ma w tym większego sensu. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z produkcją, myślę, że zajmę się siekierami. Tylko musiałbym zobaczyć mniej więcej wartość tych siekier. No, habetka. O, stań ładnie tutaj, stój. O, bo teraz tatuś będzie tu zajmował się analizowaniem rynku. Kamienna siekiera, 40, czyli 20 za siekierę.
Czy mają moi tutaj noże, bo to jest jakby temat... Nie mają noży. A, to ja już wiem, dlaczego tak mało skóry. Widzicie, o wszystkim prawie pamiętałem, a o tych cholernych nożach zapomniałem. Dobra, jeżeli chodzi o nóż... Nóż, to będą dwa kamienie, pięć patyków. O cholera. Dobra, a siekiera, by the way, siekiera to 10 patyków i dwa kamienie. O kurczę, to ja dużo tego nie naprodukuję. Ojojojojoj. Dobra, to trzeba sprawdzić w takim razie te noże. Zobaczcie, ile mamy kamienia. Trochę zwolnię miejsca. I teraz dodatkowo jeszcze tak, no muszę moim ogarnąć trochę noży. A to już machnę tyle, ile tutaj mogę, ile fabryka dała. Ile? 139. Dobra, to 39 noży zostawię im tu, żeby mogli sobie ogarniać temat jakby skórowania zwierząt i tak dalej. Natomiast reszta pójdzie na sprzedaż. No, powiem szczerze, jeżeli chodzi o kwestie związane z wydobyciem, no to jak na razie jest Lipton. No bo znacie mnie, wiecie, że ja hurtowe ilości lubię produkować, a tu to... A tu deficyt materiałów jest. No i trzeba będzie chwilę tam poczekać, aż oni tam nakopią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będę starał się również więcej pracowników dokoptować, żeby może było jeszcze więcej zarabiać i jeszcze więcej wydobywać. O, w ten sposób może w odwrotnej kolejności będzie. No i co? No i dalej będziemy cisnąć. Trzeba jakiś dobry sposób na zarobek znaleźć. Jak milutko, słuchajcie, skarb znalazłem. O, mikstura kondycji, proszę bardzo, 224 monety, to się zawsze przyda. Także skarb już jest. Ty kurde, nie za wygodnie ci, pierdzi klaczko. Dobra, no ciśniemy dalej, słuchajcie, bo zrobiłem te noże, jadę do Ghostowi, żeby je sprzedać oczywiście. No i tam dodatkowo jeszcze będę się wspomagał tymi. Będę się wspomagał tymi fiolkami. Gdzie my jesteśmy właściwie? A, no to dobrze jedziemy. To w porządku. Oby nie trafić na żadnych banditenów, bo nie mam ochoty się z nimi lać, jak na razie. Może tam kiedyś zrobimy jakieś specjalne tournée po bandziorach. Ale w obecnej sytuacji, no, trzeba się nieco odkuć finansowo, bo dużo inwestycji zostało poczynionych, no, między innymi to cudo, na którym teraz siedzę. A niestety bardzo długo nie zarabiałem nic. No i teraz trzeba to nadrobić. O! Ojoj, sobie Mirku, na zdrowie! No, korzystając z okazji, że już tutaj podjechałem od tej strony, to ciebie załatwię. O, proszę bardzo, sobie Mirek, jak ładnie tutaj ma ponad 2000 na koncie, to sobie Mirek na pewno będzie chciał noże ode mnie kupić. Także proszę bardzo, mamy 100... Ile ty tam płacisz za to? 20, no to okej. Pyk, o całą setę kupi? Ło ty synu! No dobra, no to ja już te fiolki też tu mu wyprzedam. Pół monety mu zostawiłem, dobrze, niech i tam będzie. Dobra, no i dodatkowo jeszcze trzeba będzie ogarnąć temat. O, może tutaj? A, tutaj nikt nie sprzedaje. Poczekajcie, wiecie co, to ja może z tego kunia zejdę. Ktoś tam lezie, ktoś tu... O, Gustawa, proszę. Gustavo, poczekaj, moment, uno momento, por favor. Gdzie ty tam? Bo ty nie mów, że ty idziesz spać. No co się z tobą? O, mo, popatrz, no nie wiem, Gustawa jakaś taka dziwna, nie chce z nami gadać. Bardzo ciekawe. Czekajcie, bo tu... O, tutaj to kto to będzie? Alvin? To kto tu będzie? Edwin, byłem blisko. Słuchaj, masz tutaj może tak, butelka na wino to nie, ale za to drewniane fioleczki to z miłą chęcią ci... sprzedam, no niestety tylko za tyle.
No fiolki niestety straciły na wartości już dawno temu, ja to trzymałem, mikstura kondycji to sobie zachowam, proste wory jeszcze, mogę tutaj tobie proste wory opylić za stuwencję. I co ja tam jeszcze mogę? No tak na dobrą sprawę to już nic. A tutaj ten worek, kurde, i tak ma całkiem niezłą wartość, ale to by trzeba było raczej szyć. To wiecie co? To czekajcie. Ogarnijmy temat może tutaj w technologiach. Zobaczmy, technologia i teraz rzecz jest następująca. Technologia budownictwa, przetrwania. Tutaj mamy co? Rolnictwa, tu produkcji. I teraz tak, szwalnia. Worek za 50. Mogę kupić. Mogę, słuchajcie, to kupić. Pytanie brzmi, co się na niego będzie składało. I teraz rzecz jest tego typu. Wrócimy sobie do wiochy i sprawdzimy, bo jeżeli tam będzie tylko len, załóżmy, i tak dalej, to może być całkiem niezły biznes. Tylko trzeba właśnie sprawdzić, jak to tam będzie wyglądało. Zapiszę sobie jeszcze nie zapiszę, chwileczkę. Podjedźmy sobie tutaj może do ognicha, zobaczymy, czy ktoś byłby chętny i godzien przede wszystkim zamieszkać w naszej wioseczce. O. No i pokażcie się, panowie, co wy sobą reprezentujecie. Witomir, a co to? A Witomir to hajs zbiera, tak? Za... No, welcome, welcome. Tutaj tylko jeden, Reinhold, by mógł dołączyć. On ma dwójkę w zbieranie, trójkę w zwierzaki. To wiecie co, to ja go przyjmę. Niech się tam rozkręca. O. Ten przynajmniej w ciąży nie zajdzie, także dobrze będzie. No i teraz tak, Reinoldzie. O, Robert ma już roczek, patrzcie. Całkiem nieźle. Reinoldzie, mój drogi przyjacielu, bracie, kolego, ty będziesz mieszkał sobie... No właśnie, gdzie? Tutaj mamy dwa wolne domy. Dwa wolne domy. A kto tutaj mieszka? Jakaś dziewoja. No nie, ale on mi będzie do wydobycia potrzebny, w związku z tym to ja go tutaj machnę, wiecie? Ja go tu machnę. No to masz, tu będziesz w skrajnym domu mieszkał, proszę cię uprzejmie. I teraz wolne miejsce pracy to będzie chata wydobywcza i ta chata wydobywcza to będzie... A tutaj... A dobra, niech to będzie ta chata, o. Wolne miejsce, przypisz pracownika, bardzo dobrze. Okej, okay, i teraz... No górnik, tak, górnik. I teraz ustawmy tę chatę wydobywczą. To będzie ta chatka. A ta chata to gdzie jest? Gdzieś tutaj, tylko ona... A, dobra, już wiem, bo to jest ta chata wydobywcza, która będzie... która będzie na górce. Jasne, dobra, to tutaj w tej chacie wydobywczej ty będziesz, przyjacielu, wydobywał na razie też wapień. Bo ja muszę ocieplić te wszystkie domy. Później oczywiście to zostanie poprzestawiane. Tam dwie chatki wydobywcze jeszcze mogą wydobywać, powiedzmy, glinę. O ty, syneczku, ale to dawaj do setki szybko. Rrrt. O, no. I tak będzie jak ta lala. Dobra, to byśmy mieli, Orząsiu. O, co tutaj się rozchodzi? Coś tutaj jest. Dobra, kilofy mają. Ktoś pamięta, co ta karteczka oznacza? Bo mnie tu coś nie pasi. Kilof i łopata. Okej, okay, dobra. No to jedno i drugie jest, ale on to kilofa będzie używał, bo on to wapień, nie? No właśnie, no i kilof. Łopatę to później do tego. Do gliny. Ale to do gliny to dwie pozostałe tutaj chatki z tego rejonu będą wydobywały, bo jak pamiętamy, to tutaj w tym rejonie wybudowaliśmy trzy chaty. Na razie, nie? Nikt nie powiedział, że nie będzie ich więcej. To wszystko zależy od tego,
co będziemy robili. Natomiast w obecnej chwili no, trzeba wrócić. Podwiózłbym cię, ziomuś, ale sam rozumiesz. Ześlikałbyś się, mróz jest, jeszcze do mnie przymarzniesz, potem skunia, to nie zajdę sam, tylko w towarzystwie. A, teraz mogę zapisać rozgrywkę. Wszystko tak na dobrą sprawę sprowadzi się prawdopodobnie do tego, że zlikwidujemy być może tutaj tę część. Aczkolwiek z drugiej strony, to ja myślę, że jedną z chat można byłoby na glinę przestawić. A to się jeszcze tam zastanowimy. Ktoś tu łazi, ktoś tutaj chodzi, szpera, grzebie, coś po lesie. Zamiast pracować, to na grzyby zimą? Dosyć dziwne. No dobra, słuchajcie. Trochę rzeczy ogarnęliśmy. Jeszcze trochę trzeba będzie ogarnąć. Ja sprawdzę sobie oczywiście koszt produkcji worów. No bo to dosyć istotna kwestia jest. Natomiast z Państwem się żegnam, dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, zostawcie suby, ja Was zapraszam na Discorda Medieval Dynasty Polska, link zaproszenia macie w opisie, no i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!